Kto tu tak maluje pięknie? Taki skupiony. Wszystkie strony były pomalowane i też nie są. A, no bo to wysycha woda, wiesz? Tak. I można na nowo malować. Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Witam się z Wami w naszym drugim dniu naszego pobytu w Gdańsku. Dobrze powiedziałam? Jeny, jestem jeszcze strasznie zaspana. Niedawno się obudziliśmy, jest po 10:00. Długo dzisiaj spaliśmy, ale musieliśmy odespać poprzednią nieprzespaną noc albo krótko przespaną. Wczorajszy dzień dużo się działo, także dzisiaj rozpoczynamy kolejnego vloga. I mamy dzisiaj plan pojechać do centrum Gdańska. Piszą do Moniki, czy już się obudzili, ale ona mi nie odpisuje, więc chyba jeszcze śpią. Ale oni byli wieczorem w kinie i chyba późno jakoś wrócili, także oni jeszcze później się położyli spać od nas. Także no dobra, taki jest plan na teraz, a teraz idziemy na śniadanie. Babcia właśnie wróciła ze sklepu. My jeszcze spaliśmy, jak babcia wyszła. I kupiła chlebek, masełko. O, Janek, ja lubię masło tutaj. Zawsze najwięcej masła jem. I tutaj zobaczcie, polędwiczka wędzona. I od razu ceny patrzymy. 60 zł za kilogram. To się w głowie nie mieści. Co tutaj jest? Szynka dojrzewająca, 59 zł za kilogram. Chodź, Wojtek, będziesz mi tu otwierał. O, jacie, same takie wędzonki fajne. I tutaj mamy szynka na zimno wędzona, 50 zł za kilogram. Ach, to jest to, co my wczoraj tak jedliśmy i Maxowi to też strasznie smakowało, ale to jest tak pyszne. No to jest niesamowite, naprawdę. I tutaj mamy polędwica sopocka. 29 zł za kilogram. O, to jest tanie. O, polędwiczka. No, też bardzo fajna. I tu jeszcze mam... A, to ja już pokazywałam, ale jeszcze coś babcia kupiła. Ja już mówiłam babci, że ja tutaj... Dobrze, że sukienki przywiozłam, luźne, bo babcia nas tak utuczy, że ja w spodenki się nie zmieszczę. Zobaczcie, co babcia kupiła. Takie ponczusie, ale jakie ponczusie. No normalnie. Co mi smakowało? Tobie smakowało szyneczka. Ta pyszna szyneczka. Tak, 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 no częstuj się. Pomalował usta. Tata pomalował usta. A zobaczcie, jaką koszulkę Max Wojtek sobie zrobił. I jeszcze z tyłu ma napis Max. O. Śniadanko zjedzone. Przepyszne wszystko było. Ponczuś zjedzony, kawka wypita. A nawet nie nagrałam Wam kawki, ale muszę Wam pokazać, co tutaj się dzieje za oknem. A w ogóle Wam nie pokazywałam sukienki, którą mam na sobie. Zaraz Wam pokażę też się, ale te chmury przerażają. Zobaczcie. I jak my się mamy do centrum Gdańska wybrać, jak to zaraz zacznie lać? Ja nie wiem. O, tą sukieneczkę mam dzisiaj założoną. Jeszcze tylko założę jakiś naszyjnik, kolczyki i może bransoletki. To jest... Max ma zabawkę. To jest ta kuchnia, a to jest ta pokojnia. A. To są takie piloty do włączania światła. To jeden jest do kuchni, a jeden jest do pokoju. Bardzo fajne. Mama, to jest kiedyś tak?
No, chcą przyciskać. Monika właśnie napisała z Benem, że przyjdą do babci na śniadanie. Więc nasze wyjście się opóźnia, ale to nic, bo i tak pada, będziemy czekać. No i ja już myślę, co tutaj robić, jeżeli ta pogoda się nie zmieni, a ma podobno padać do końca dnia. Więc możemy odwiedzić Galerię Bałtycką, pochodzić sobie, ale też bardzo bym chciała odwiedzić Muzeum Solidarności. W zeszłym roku byliśmy w Muzeum II Wojny Światowej, więc może tym razem byśmy Muzeum Solidarności odwiedzili i zaraz odwiedzę ich stronę w internecie, zobaczę w jakich godzinach jest czynne i jak to tam wygląda. It's not raining at all. I'll put shorts on because it is still warm. Yeah, I'm not sure what will we do today, so... Zrobiłam Benowi kawę po polsku, sypaną nasypałam, zalałam, trochę mleka dolałam, teraz próbuję. Okej, okay, Ben. Well, I didn't get any coffee grounds, so it's quite nice. do you normally drink the coffee grounds? Well? Like, no, you leave the coffee grounds, yeah. Yeah. Yeah, it's nice, it's coffee. Yeah. And all the coffee grounds are in the pocket, so it's wszystkie kurze wie tam pod łóżkiem, tam mam się pod łóżkiem. Ale czysty jest. Babcia się przygotowała. Aha, Monia pierwsza tam była. A ja piję kawkę, zobaczcie w jakim kubku. Zawsze tyle komplementów dostajemy pod filmami. Jak te kubki widzicie i jeszcze te. O, z tym złotym. Czy na Instagram jak wystawiam zdjęcia, ale dzisiaj mi wyjątkowo do sukienki pasuje, nie? Mm. Very fortunately, you missed all of the floor. It didn't hurt me yet. Wyszliśmy już z domu. Idziemy po samochód. Bierzemy znów z trafikara. Ja musiałam sobie przypomnieć nazwę. Mamy godzinę w pół do drugiej. Trochę się przeciągnęło. No i jedziemy do Muzeum Solidarności i... jak zajedziemy na miejsce, zobaczymy, czy najpierw stałą wystawę zobaczymy, a później stocznię na zewnątrz, bo to osobne bilety trzeba kupować. Chyba, żeby padało, to wtedy pójdziemy najpierw na wystawę stałą, a potem stocznię. Wzięłam do torebki parasolkę, więc chyba nie będzie padać. Jakbym nie miała, to pewnie by padało. No i się zastanawiałam, czy wziąć kurtkę, ale mam kurtkę na deszcz też schowaną, więc jakby mi było chłodno, to po prostu kurtkę założę. No i założyłam konwersy moje do sukienki na sportowo dzisiaj. Pasuje wszystko do torebki, a torebka jest z H&M-u. I jesteśmy na miejscu, nasz trafikar. Max gumę miętową wziął do buzi. To jest trochę ostre. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are. Zostawialiśmy, zostawiamy tutaj trafikara, nie bukujemy go, zobaczymy jak będziemy wracać, czy go weźmiemy, czy wrócimy innym środkiem lokomocji. Tam mamy trzy krzyże, kierujemy się w tamtym kierunku. Nie, no jedź! Coś ty, ale to jest taki... Wanilia z maślanym smakiem. Monika mi właśnie nowy błyszczyk z Lasza pokazuje. Fajnie nawilża. Jesteśmy na miejscu. Tam mamy trzy krzyże. Wydział remontowy. Prawda? Stocznia. Wow.
O jeny, zobaczcie te chmury. Tu tworzono historię. Jaka cisza. Włączyłam nagrywanie i cisza, nikt nic nie mówi. Tutaj jest chyba wejście, co? I co to jest do tej części stoczni? Dobra, idziemy zobaczyć, czy tutaj jest wejście. Bilety kupione i od razu wam powiem, jak jesteście studentami, zabierajcie legitymacje studenckie albo chociaż zdjęcie, bo przysługuje zniżka i mam 5 biletów, maksma za darmo. Studencki bilet kosztuje 25 zł i w sumie za nas wszystkich 110 zł zapłaciłam. A, zobaczcie, jakie windy tu mają. Tutaj ładnie. Aha, i teraz czekamy. Taka jest kolejka zakręcona tu wszędzie. Czekamy, żeby odebrać słuchawki. Po 20 minutach, nie no żartuję, ale po jakichś 15 jesteśmy już przy kasie, nie, przy ladzie, jak to nazwać. O tu, Mania, idziemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeden po angielsku. Jeden po angielsku, tak? I cztery po polsku. Tak. Mania, ty po polsku chcesz? No dobra, mamy już przewodniki, tym głównym przyciskiem się uruchamia. Pani się pytała, czy chcemy normalną wersję 2,5 godziny, czy chcemy skróconą 1,5 godziny. Można sobie wybrać język polski lub język angielski. Wzięliśmy dwa w języku angielskim dla Moniki i Bena, dla naszej trójki język polski. Uruchamia się i to nawiguje nas tak jakby, wie gdzie jesteśmy i kieruje nas, gdzie mamy iść. Także możemy sobie już tutaj uruchomić to, a idziemy schodami na górę, tam się zaczyna wystawa. Aha, jeszcze jedna sprawa. Na bilecie jest napisane wystawa 14 do 16. Myślałam, że to są dwie godziny, kiedy możemy być na wystawie. Spytałam się pani, pani powiedziała, że nie. Że to chodzi o to, żeby do godziny 16 wejść na wystawę, a być możemy ile chcemy. Ale tu pięknie jest, naprawdę. Tablica wejścia i wyjścia ze stoczni. Szafki na ubrania, skrzynki na narzędzia, na suficie kaski. Teraz jak pójdziemy dalej, to będzie ci mówiło dalej, gdzie masz iść, ale chodź, teraz wchodzimy do środka, Maksiu. No. Ja wiem, czy coś jest fajnego. To jest, kierujesz dźwigiem tutaj, zobacz. Wiesz, taki dźwig, jak jest na budowie zawsze. Kieruję się dźwigiem tutaj. O, patrz, mi się obraca. Thank you.
Tak, ja ci dam rączkę. O, tu drzwi. Aha, tu zobacz na mieszkanie zmienione. Zobacz, Maksiu. Tak pokój wyglądał. Maksiu uwielbia wiatraczek. My też taki mieliśmy. A było gorąco? A pokaż, Wojtek, odsuń się. Ojej, lala. Ach, tu jest radio. Wszystkie warstwy i grupy społeczne. Robotników, chłopców, inteligencji. A to jest przyklejone. Pokój przesłuchań. Tak się uśmiechali? Zapraszam panią. Co pani robiła wczoraj między 16 a 18? O, jaka lampa, żeby prosto w oczy świeciła, nie? Tak, tak, tak. Prawdę proszę mówić. Ja w słuchawkach słucham. Piszę. Komputer. Który nic już nie działa. Dobra, to jest pani wolna. Tu można szufladę odsuwać. Papa mobile, auto papieskie, Maksiu. Wiem, tutaj już mi powiedziało. Auto papierowe. Połem zaprasza. Lada sklepowa. Waga. Papier toaletowy. Czekali tak też w kolejce za papierem toaletowym ludzie. There'd be better days, and nothing that can pull us under. You wanna take the pain away, but know that I was born as a fighter. We fade, but we're better than that. We're better than that. Mam jeszcze nie dzięki. Maksiu, już zmęczony? Zobaczcie, jaki fajny stół tutaj jest i można zdjęcia powiększać, zmniejszać, przesuwać. Ale fajnie zrobili. Bo to brzmi jak wiesz. Max musi się odsunąć. Hej, tu jeszcze moje zdjęcia. Mama chce nagrać, Max. We could just leave. We fade, we fade.
Nie wiem, czy to widzicie, ale tutaj jest napis Solidarność. To są lustra na suficie. Te ścianki są ułożone właśnie w kształcie wyrazu Solidarność. Wprowadzenie stanu wojennego. No i cię zgarnęli. Kaski. Jaki dumny. Maksiu też zostawia. No i co? I znowu A zrobiłeś? Max, Ben, Monika, mama. Taty nie napisałeś. Jak najwyżej umiesz powiedzieć. Oj. Nie, na biały, na biały, na biały. I'm looking and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. Obejrzeliśmy wszystko. W sumie zajęło nam to dobre 2 godziny. Myślę, że tyle czasu trzeba poświęcić, żeby tak na spokojnie wszystkiego posłuchać i wszystko zobaczyć. Ale powiem Wam, że jestem pod wrażeniem. Bardzo podobała mi się ta wystawa. Bardzo dużo się dowiedziałam. Dużo wiedziałam i myślałam, że prawie wszystko wiem, a dużo więcej się dowiedziałam i dużo zobaczyłam. I można było sobie wszystko wyobrazić. Bardzo dużo filmików było puszczanych, także bardzo, bardzo Wam polecam takie muzeum. Idziemy do windy i jedziemy na górę jeszcze na taras widokowy. Na samą górę! Tak, na samą górę pojedziemy. O, 6. piętro. Przyciskasz? Przyjść, jak będzie czynne. Czy pada? Tu, najwyższe. O. No i tu będziesz patrzył teraz, jak będziemy jechać. Będzie stało wyżej, wyżej. O, a co my na dół? No ktoś się. Aha, ktoś jeszcze wsiada. Zrobimy sztuczny tłok, że tu jest tak ciasno. I chwila idzie. Tam.
Nie wsiadła pani. Dobra, teraz jedziemy na górę. Teraz ja będę patrzył. Wow. Tutaj idziemy. O, dokładnie widać. Gdzie my jesteśmy? Wow, wyjeżdżamy na dach. Wow, ale pięknie tu widać. Szóste piętro. Sixth floor. Sixth floor. Wow. Oj, pada. Pada? O, jak ładnie. Ale ja nie chcę, bo to jest... tam podejdzie. Jeszcze tam pójdziemy na drugą stronę. Ojej, tam jak budują. A ja cały czas w słuchawkach. Teraz jesteśmy na większym tarasie. Wtedy z wind poszliśmy na lewo i teraz wróciliśmy, poszliśmy na prawo i zobaczcie, tutaj jest dużo, dużo dłuższy taras widokowy. Tutaj mam prywatnego ochroniarza z parasolką. Chodź, zobaczysz dźwig. Tata, weźmiesz go na ręce? No jak będę miał tylko okazję, chodź. Dźwig, dźwig! Tam, a tam? Takie ciekawe tutaj. Przepiękna ta roślinność tutaj. Tu na samym końcu jesteśmy. Tutaj jeszcze raz na trzy krzyże spojrzymy. To. Stało padać. Zakończamy deszcz i teraz rozpoczynamy już ładną pogodę. Idziemy. A tam chyba niżej jest jakiś plac zabaw dla dzieci i teraz tam Maxa zabierzemy. Wiedziałeś? Widziałeś w tej windzie? Monika mi pokazywała. Idziemy. Jest jeszcze uzmysłowienie. No nie ma, mamy. Trzeba wejść bez butów. Łóżko tam jest? O, można odpoczywać. To ja też idę. Moniki nie nagrywa. Mania, odsuń się. Chwila, nie mogę, tak, tu jest chłopiec. O Jan, jak tu. O, ale super. Tu jest ten plac zabaw, taki małpi gaj. Ale tam się płaci, zostawia dziecko, albo z dzieckiem siedzi, a my nie chcemy już tutaj dłużej zostawać. Idziemy teraz do sklepiku, popatrzymy sobie, jakie mają pamiątki, a potem opuszczamy budynek i idziemy poszukać jakiegoś miejsca, gdzie możemy chwilkę posiedzieć, odpocząć i coś zjeść, bo już głodni jesteśmy. Cześć, Maksio! Tak, tak, już widziałam. Cześć! $160 bluza. Taki cienki worek $20. Kubeczki $45, ceramiczne, podkładka $12. I tu są fajne butelki na wodę.
35 zł, metalowe. Zobaczcie, przy wyjściu jeszcze tutaj zauważyliśmy długopis Lecha Wałęsy. Z papieżem, no. A... No.